Cześć! W tym poradniku przybliżymy Wam jeden z lepszych programów do edycji wideo, jakim jest Adobe Premiere. Przechodzimy od razu do konkretów. Po pierwszym odpaleniu programu warto dostosować do swoich potrzeb obszar roboczy, czyli rozstawienie okien. W tym celu przechodzimy do menu Window i wybieramy sekcję Workspaces. Ustawienie to można zmienić w każdej chwili pracy nad materiałem. OK. Zatrzymujemy się na chwilę, aby omówić główne sekcje, które są teraz widoczne. Mamy zasobnik z klipami, które będą wykorzystane w projekcie. Mamy panel z różnymi efektami. Mamy nasz timeline, gdzie będziemy układać materiał wideo. Mamy sekcję edycji parametrów, przybornik z narzędziami, podgląd poziomów audio oraz oczywiście podgląd wideo materiału, nad którym pracujemy. Tak jak było to zaznaczone, są to tylko główne sekcje. O innych opowiemy przy innej okazji. Ale już teraz warto mieć na uwadze, że w ramach jednej sekcji mamy czasami dostęp do innych ustawień. Przechodzimy do konkretów. Do zasobnika z klipami dodajemy jakieś materiały. Możliwości jest kilka, na przykład prawy przycisk i opcja Import. Podwójne kliknięcie lub po prostu przeciągamy materiały z folderu. Mając już wideo w zasobniku, przeciągamy klip na timeline. Aby rozciągnąć oś czasu, wciskamy Alt plus scroll myszy. Po klipie poruszamy się klikając i przeciągając myszką po czasie na osi czasu. Zanim przejdziemy dalej, jest jedna ważna rzecz, o której trzeba wiedzieć. Po przeciągnięciu pierwszego klipu na timeline utworzona zostanie sekwencja. Mówiąc prostym językiem, cały projekt tworzony będzie z ustawieniami tego pierwszego klipu. Jeśli na przykład klip ma rozdzielczość 4K, to będzie to rozdzielczość całego klipu. Jeśli ten pierwszy klip będzie w 30 klatkach, to cały projekt będzie w 30 klatkach. Oczywiście można to zmienić, klikając prawym przyciskiem na wygenerowanym kafelku z sekwencją i wybierając opcję Sequence Settings. Ale początkującym proponujemy tutaj nie zaglądać. Wystarczy, abyście pamiętali, że pierwszy plik, jaki dodacie, będzie dawcą ustawień dla całego filmu. Wracamy na timeline. Aby skrócić klip, z dowolnej strony najeżdżamy myszką na jego koniec lub początek. Wtedy kursor zmieni się na czerwony i pozwoli na przycięcie w dowolny sposób. Aby aktywować narzędzie brzytwy do cięcia klipów, wciskamy klawisz C i tniemy klikając lewym przyciskiem myszki. Nasz testowy klip potniemy na 5 kawałków. Aby wyłączyć brzytwę i powrócić do narzędzia wyboru, wciskamy klawisz V. Odtwarzanie klipu inicjuje się wciskając spacją. Klawisz C, V oraz spacja będą przez Was najczęściej używanymi klawiszami. Dlatego warto poświęcić chwilę i wbić je sobie do głowy. Oczywiście są to jedynie skróty klawiszowe. Jeśli wolicie, możecie po prostu klikać w odpowiednie ikony, np. ikonę brzytwy czy zaznaczania. Wracamy do timeline'u. Klipy na osi czasu nie muszą być do siebie przyklejone. Klikając i przesuwając myszką możemy je dowolnie rozmieścić na timeline'ie. Możemy również rozmieszczać klipy na różnych ścieżkach wideo. Teraz jednak zostawimy je złączone i na jednej ścieżce. OK, nasz klip jest już pocięty, dodajmy do poszczególnych kawałków jakieś efekty. Z sekcji Effects rozwijamy Video Effects. Tutaj znajduje się wiele podsekcji, w których znajdują się efekty. Nie sposób omówić wszystkie dostępne efekty, musicie je po prostu sprawdzić sami. Do naszych klipów dodamy kilka wybranych efektów. W pierwszej kolejności rozwijamy sekcję Blur and Sharpen, po czym klikamy i przeciągamy efekt Camera Blur na pożądany klip. Inną metodą jest podwójne kliknięcie efektu po uprzednim wybraniu klipu na timeline. Kolejny efekt, jaki dodamy, to mozaik, który znajduje się w sekcji Stylize. W tej samej podsekcji znajduje się efekt Roughen Edges, który dodamy do kolejnego kawałka na osi czasu. Do kolejnego klipu dodamy efekt Horizontal Flip z sekcji Transform, a do ostatniego dodamy efekt Venetian Blinds z sekcji Transition. Efekty są już dodane, ale co w sytuacji, kiedy domyślne ustawienia efektów nie spełniają naszych oczekiwań? Odpowiedzią jest sekcja kontroli efektów, efekt Controls. Tutaj doszlifujemy wybrane efekty. I tak, w pierwszym kawałku efekt rozmycia jest zbyt mocny. Zmienimy to w sekcji Percent Blur przy efekcie Camera Blur. Opcje efektów różnie się nazywają, ale zawsze znajdziecie je w sekcji z nazwą wybranego efektu.
Czasami opcji tych będzie mniej, czasami więcej, a czasami opcji nie będzie wcale. Jak na przykład w przypadku efektu Horizontal Flip. Aby dodać efekt przejścia pomiędzy klipami, rozwijamy sekcję Video Transitions. Tak jak w przypadku efektów, znajdują się tutaj podsekcje, z których możemy wybrać pożądany efekt przejścia i ponownie sami musicie metodą prób i błędów sprawdzić, co dany efekt robi, choć po nazwie można czasami to wywnioskować. Po wybraniu efektu przejścia klikamy go i przeciągamy pomiędzy dwa klipy. Aby skrócić czas trwania przejścia, zmieniamy go tak samo jak długość klipu wideo, czyli najeżdżamy na jego koniec lub początek, aż kursor zmieni się na czerwony i dostosowujemy do własnych potrzeb. Lepszą kontrolę daje jednak sekcja kontroli efektów. Zatrzymajmy się na chwilę właśnie w sekcji kontroli efektów, czyli Effect Controls. Dla przykładu zaznaczyliśmy ostatni klip na timeline'ie. Aby skasować efekt Venetian Blinds, który został dodany wcześniej, klikamy na jego nazwę i wciskamy klawisz DEL. Z pewnością zauważyliście, że jest tutaj więcej opcji do zmiany, nie tylko dotychczas nadanego efektu. Możemy m.in. ustawić skalę, przesuwać go w lewo, prawo, góra, dół, czy nawet obracać. Opcją wartą odnotowania na teraz jest głośność. Zmieniamy ją w sekcji Volume – Level, zakładając oczywiście, że klip wideo, z którym pracujecie, posiada audio. Skoro przy dźwięku jesteśmy, dodamy teraz podkład muzyczny do edytowanego klipu. Muzykę dodajemy tak samo jak klip wideo, czyli najpierw do zasobnika, a potem na timeline. Możliwe jest też dodawanie materiałów bezpośrednio na timeline, ale nie jest to najlepsza praktyka. Przycinamy ścieżkę audio do długości klipu, korzystając z metod, które już znacie, czyli C, V, klik oraz DEL. Przyjrzyjmy się teraz samemu timeline'owi. Jak widzicie, oś czasu podzielona jest na pół. Górna sekcja to ścieżki wideo, dolna sekcja to ścieżki audio. W tej chwili na naszym timeline'ie są dwie ścieżki audio. Jedna z klipu źródłowego i druga z muzyką. Dodamy teraz coś z kolejną ścieżką wideo. Tutaj warto wiedzieć, że nie musi to być stricte wideo. My dodamy obrazek. Z obrazkiem postępujemy dokładnie tak samo jak z klipem wideo. Możemy na przykład zmienić skalę czy dodać efekt. Na przykład cień, co teraz zrobimy. Ale tym razem dodamy efekt w inny sposób niż przed chwilą. Otóż z czasem, kiedy nauczycie się nazw poszczególnych efektów, nie będziecie musieli wybierać ich ręcznie. Zamiast tego będziecie mogli wpisać ich nazwę w wyszukiwarce. Zwykle wystarczy kilka pierwszych liter, aby odnaleźć pożądany efekt. Dla przykładu, po wpisaniu drop odnaleźliśmy pożądany efekt drop shadow. Ok, mamy już dwie ścieżki wideo oraz dwie ścieżki audio. Aby powiększyć dowolną z nich, tak aby na przykład widoczne były stop klatki w przypadku wideo, najeżdżamy myszką na boczną sekcję ścieżki, wciskamy Alt i scrollem regulujemy wielkość. Boczna sekcja osi czasu służy też do na przykład wyłączania ścieżki. W tym celu klikamy lewym przyciskiem myszy na ikonie oka. Analogicznie możemy wykluczyć dowolną ścieżkę audio, klikając w ikonę M. Dość istotnym narzędziem przy pracy z plikami wideo jest tzw. Type Tool, czyli narzędzie do tworzenia napisów. Aby z niego skorzystać, klikamy w stosowną ikonę w zasobniku lub korzystamy ze skrótu klawiszowego T, po czym klikamy w dowolnym miejscu na podglądzie wideo. Edycji tekstu dokonuje się w oknie kontroli efektów, Effect Controls, po uprzednim przełączeniu na narzędzie wyboru, skrót V. Tak jak w przypadku klipu wideo oraz obrazka, do napisów możemy dodać efekt, na przykład użyty już wcześniej efekt Camera Blur. Zwróćcie uwagę, że po dodaniu napisów na kolejnej ścieżce wideo na timeline pojawił się stosowny kafelek symbolizujący segment, w którym wyświetlane będą napisy. Oczywiście czas trwania i pozycję na osi czasu można dowolnie zmieniać. Ostatnią rzeczą, jaką poruszymy, jest mechanizm animowania. W Premiere niemal wszystko może być zanimowane. Przy większości opcji w oknie kontroli efektów, Effect Controls, znajduje się ikona stopera. To z jej pomocą zanimujemy m.in. efekty. Zasada działania jest bardzo prosta, a przedstawimy ją na przykładzie dodanego wcześniej obrazka, do którego dodaliśmy efekt cienia. Jak widać w ustawieniach, kąt padania cienia ustawiony jest na 135 stopni. Klikamy zatem na ikonę stopera. Po prawej stronie na ścieżce efektu pojawiła się klatka kluczowa. Oznacza to, że Premiere zapamięta, że w tym konkretnym czasie cień padania ma być dokładnie 135 stopni. Teraz
przemieśćmy się trochę dalej, gdzieś w okolice końca i zmieńmy trochę parametr direction odpowiadający za kąt padania cienia. Sprawdźmy, czy wszystko działa. Jak widzicie, efekt animuje się dokładnie tak, jak chcieliśmy. Ale idealnie byłoby, gdyby zaczynał się na początku klipu i kończył na jego końcu. W tym celu klikamy na pierwszą klatkę kluczową i przesuwamy ją na początek, a drugą klatkę przesuwamy na koniec. Dokładnie w ten sam sposób w Premiere animować można inne rzeczy. Na przykład ruch obrazka. Zaznaczamy obrazek, klikamy ikonem stopera przy odpowiedniej sekcji. Tutaj jest to Position. Ustawiamy pozycję startową, przemieszczamy się gdzieś dalej, zmieniamy położenie i opcjonalnie przestawiamy klatki kluczowe. Gotowy klip z pewnością będziecie chcieli wyrenderować. W tym celu klikamy kolejno File, Export, Media. W nowym oknie wybieramy format, na przykład H264. Ustawiamy nazwę czy bitrate. Samo to okno zasługuje na odrębny poradnik, więc tutaj nie poświęcamy mu za wiele czasu. Na start bezpiecznie jest trzymać się gotowych presetów, na przykład YouTube 1080 czy 4K. W tym poradniku to już wszystko. Jest to absolutne minimum wiedzy, jaką trzeba posiadać, aby kleić klipy w Adobe Premiere. Chociaż jest jeszcze jedna rzecz, którą po prostu muszę zaznaczyć. Premiere uwielbia się zawieszać. I nieważne jest tutaj, jaki sprzęt posiadacie. Jedynym lekarstwem na to jest częste zapisywanie. A najprościej dokonuje się tego skrótem klawiszowym Ctrl plus S. Dzięki za uwagę, cześć!